Joanna Kurowska przyjaźniła się z Marzeną Kipiel-Sztuką. Gdy ta zmarła, aktorka postanowiła uhonorować ją w swoich social mediach. Jej wpis łamie serce. Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca 2024 roku, mając 58 lat. O tym fakcie poinformowała jej koleżanka z planu, Renata Pałys, która grała żonę Paździocha. Jej przyjaciele są zdruzgotani i wspominają aktorkę. Jedną z tych osób jest Joanna Kurowska, która także grała w Świecie według kiepskich. Joanna Kurowska o Marzenie Kipiel-Sztuce cierpiała. Gwiazda nie tylko grała w tym samym serialu, co zmarła aktorka, ale także przyjaźniła się z Marzeną Kipiel-Sztuką. Po tym, jak otrzymaliśmy tragiczną wiadomość, podzieliła się z nami wspomnieniem na temat przyjaciółki. Ona często do mnie dzwoniła, rozmawiałyśmy ze sobą. Byłyśmy w stałym kontakcie zawodowym. Często widywałyśmy się, więc dla mnie to jest szok. Marzena bardziej cierpiała przez oddalenie od innych, nie widywała koleżanek i kolegów na co dzień. Gdyby mieszkała bliżej, może byłaby mniej samotna, powiedziała. Joanna Kurowska żałuje, że Marzena Kipiel-Sztuka nie mogła w pełni pokazać swojego talentu aktorskiego. Była bardzo profesjonalna w pracy, zawsze przychodziła przygotowana, świetnie grała Halinkę. Powinna udzielać się więcej, nie do końca była doceniana i niedobrze się stało, bo mogła jeszcze bardziej wykazać się jako aktorka, wyznała. Joanna Kurowska upamiętniła Marzenę Kipiel-Sztukę. Social media stały się miejscem, w którym ludzie dzielą się nie tylko radosnymi wydarzeniami. Pokazują też swoje cierpienie. Tak zrobiła Joanna Kurowska, upamiętniając zmarłą dziś Marzenę Kipiel-Sztukę. Aktorka wrzuciła do sieci wspólne zdjęcie, które bardzo krótko podpisała. Najwyraźniej ciężko było jej znaleźć odpowiednie słowa w tej sytuacji.